Witam wszystkich, jesteśmy za nią Kmiecik w Kotlinie Kłodzkiej. Dowieźliśmy ulę naszym pszczelarzom, ulę od firmy Wysoń. Jedziemy teraz do Radochowa, w zasadzie już jesteśmy w Radochowie, do firmy Bartodzie, która pomimo, że została zalana, uratowała część sprzętu i chcemy ten sprzęt kupić i dostarczyć naszym pszczelarzom. Jednocześnie jedziemy przez bardzo mocno dotknięty teren, gdzie wymiar strat, wymiar szkód jest taki, że żadna transmisja telewizyjna tego nie potrafi oddać. Mijamy pasieki, gdzie pozostały szczątki. Przy drogach zniszczone domy, tabliczki, sprzedaż miodu. Zapewne nic z tego miodu, który był oferowany kiedyś i pozyskany w tym sezonie, już nie zostało. Natomiast widać wielką pracę, którą wykonują tu ludzie, wykonuje tu wojsko i wszyscy inni. Ja byłem tu tydzień temu i wyglądało to 10 razy jeszcze gorzej, choć dziś wygląda też jak po wojnie. Także jeśli ktoś ma jakąkolwiek możliwość wspomożenia poszkodowanych, to serdecznie zachęcam. Dobro zapewne wróci. Oczywiście wśród poszkodowanych jest wielu naszych pszczelarzy, można docierać do nich indywidualnie, można wspierać poprzez związki, organizacje. Uruchomione są różne zrzutki, one na pewno trafiają tam, gdzie jest największa potrzeba. Nie wierzymy nikomu, kto deklarowałby, czy potrzebował pomocy, jeśli nie dotkniemy tego, nie wierzymy również w zdjęcia. No tak to już jest, że niestety na tym świecie trzeba się osobiście przekonać. Jeśli już dotkniemy czegoś, no to w tym momencie jakaś możliwość pomocy jest. Liczna pomoc dociera do nas od firm produkujących sprzęt pszczelarski. Dużo uli udało nam się już pozyskać, natomiast no jeszcze około 80% utraconych uli to są potrzeby, które nasi pszczelarze mają. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko uda się nam odzyskać, jednak liczymy na to, że jeszcze w jakimś stopniu będziemy w stanie tych naszych pszczelarzy wspomóc.